się, mamko. Wiem, że spodziewaliście się zapewne innej gry, czyli Detroit Become Human, ale ze względu na to, że jest otwarta beta Diablo 2 Resurrected, no po prostu nie mogłem sobie odmówić i nagrać parę słów odnośnie tego, co o tej grze sądzę. Pierwsza rzecz, grałem trochę na PS4 i teraz będę grał trochę na PC, więc będę miał jakiekolwiek porównanie. Możemy polecić tą czarodziejką, ale myślę, że najpierw tutaj zacznijmy od tego dosyć klasycznego widoku. Na ten moment nie można grać ani nekromantą, ani zabójczynią. Nie wiem dlaczego, to chyba decyzja Blizzarda, po prostu sprawdzają te najbardziej chyba... nie wiem, klikalne postaci, ciężko mi powiedzieć. Tak wyglądał stary widok, na przykład barbarzyńca, który wyskakuje, a tutaj barbarzyńca w tym nowym. Jest dodane trochę więcej animacji, ale wygląda to mniej więcej wszystko tak samo. Tak dla zobrazowania. Amazonka. Paladyn. Czarodziejka. No i druid. Ja myślę, że testowo polecimy w paladyna. Nazwiemy go... jak byśmy go nazwali? Załóżmy. Proste. Nie będziemy kombinować. Na konsoli już tutaj pierwsza rzecz, którą widzę jaką różnicę. Można wygenerować sobie imię losowo. To też by tutaj się przydało, byłoby dużo fajniejszą rzeczą. Zaczniemy, pogramy trochę naszym paladynem i pogramy też trochę czarodziejką. Dobrego dnia! Nowe oko wczytywania, to wszystko wygląda praktycznie identycznie. Dobrze cię widzieć, szlachetny paladynie. Dawno już nie widziałem na zachodzie żadnego z was. Zaszczytem będzie dla mnie pomóc ci. Na pewno doszła twych uszu wieść o tragedii, jaka spadła na miasteczko Tristram. Okej, teksty są praktycznie takie same na praktycznie każdej postaci, pomijając Charcy. Hej, nazywam się Charcy i pracuję. Jest tutaj inna aktorka. Dobrze, że odwiedzają nas poszukiwacze przygód. Okej. Bierzmy pierwszego questa. I ruszajmy na... jestem Akara. Okay. W pustkowiu znajduje się miejsce, w którym skoncentrowało się wiele złej mocy. Zwiadowczynie Kashi doniosły, że w pobliskiej jaskini roi się od mrocznych bestii i potworów z piekła rodny. Obawiam się, że te poczwary szykują się do ataku na nasz obóz. Jeśli naprawdę chcę... Okej, no i pierwszy quest. Tu wygląda praktycznie wszystko tak samo. Dla porównania. Pierwsza rzecz, jaką widzę... jeszcze jedną rzecz bym chciał zmienić. Rozgrywka. Tą mapę bym sobie wrzucił. Żeby nam nie przeszkadzało, żebyśmy mieli na górze. I tak jest na konsoli, to jest jedna rzecz. Druga rzecz... bo tutaj mamy tylko lewy, prawy, a tam jest praktycznie rozpisanie na wszystko, tak? Kółko, kwadrat, trójkąt, krzyżyk, na cztery, można jednocześnie mieć cztery spele, plus jeszcze w sumie dwa, bo L1 i L2, czyli można mieć sześć speli podpiętych, tak? Sześć speli z sześć zdolności, a tutaj mamy lewy, prawy. Przydałoby się, żeby było tak jak w Diablo, tak jak jest, 1, 2, 3, 4, tak? Pomijając tutaj ewentualnie... zamiast 1, 2, 3, 4 to QWR, tak? To dałoby się zrobić. Znowu wyjdzie, że najlepsze Diablo będzie na konsoli, a nie na PC-cie. Trochę mi się to nie podoba, ale też żeby nie było, na konsoli też jest kilka wad, o których zaraz powiem wam, tylko zacznijmy ciąć pierwszych diablików. Na plus, jako innowację, można uznać to, że jak spadnie złoto, może tutaj nie było widać, bo je podniosłem.
jak jest złoto, to można sobie te złoto po prostu na nie wbiec i ono się samo podniesie. To niewątpliwie jest duży plus. Diabliki wyglądają fajnie. No nie da się ukryć. Dodanie większej ilości animacji plus po prostu te stwory mają lepsze tekstury. Daje nam ten, można by powiedzieć, klimat. No w sumie klimat. Taki klimat trochę wspominkowy względem tego, co pamiętamy ze starego Diabła. Idziemy tutaj. Czy ty potrzebujesz energii? Potrzebujesz energii, ale pójdziemy też w siłę, dobra. I tutaj podpinamy moc. Ja jakoś w starym Diablo nigdy nie byłem fanem Paladyna, dlatego go wziąłem. Zobaczę jak tutaj to wygląda. Jest bardzo dużo archaizmów też zachowanych, tak, z Diabła. Jak na przykład tracicie obrażenia, no to nie będzie informacji, że tam źle się czuje, czy coś tak jak było w trójce, na przykład, tak? Jak podnosicie jakiś przedmiot, to też nie będzie wam jakichś statystyk tutaj pokazywać, tak? Co, zaraz zobaczymy, jak podniosę coś, co już mam założone, bo na konsoli na przykład jest możliwość porównania przedmiotów, ale to jest proste porównanie, że po prostu obok się wyświetlają statystyki po prostu tej drugiej rzeczy. O, tutaj siedlisko żeśmy ominęli dla przypomnienia. Tak wygląda w starej wersji, tak w nowej. Wchodzimy. Zło mieszka w tej jaskini. Wszystko lata w 60 ramkach. Tych szamanów zawsze nie lubiłem. No normalnie najgorsze ścierwo tuż po szamanach z aktu trzeciego, tych małych dziadów. A grając jako czarodziejka pokażę wam mniej więcej, jak na przykład wygląda Andariel. Bo udało mi się ją zabić, aczkolwiek konsola po ukończeniu aktu, jak wziąłem u Wariwa klasyczne idź na wschód. Dobrze pamiętam, wschód? Na wschód? Bo zawsze na wschód. To gra mi się skraszowała i nie widziałem cutscenki z drugiego aktu. Więc musiałem ją sobie nadgonić na... YouTubie. Bo cutscenki też naprawdę robią robotę, naprawdę wygląda to wszystko dobrze. Altem też mamy zaznaczone. O, tu jakieś buty chyba już mamy na żółto, to na pewno będzie coś dobrego dla nas. Mamy, co sobie załóżmy od razu. Umiejętności zaraz podniosę, bo widzę, że tutaj jest to wyświetlone. Kończmy tego questa. Co, żeby szybko poszło. Diablo 2, no legenda, nie ma co tutaj mówić nawet, bo gra po prostu tyle godzin, co z nią zeszło, tyle co natłukłem leveli i chyba wszyscy. Kiedyś udało mi się dobić postać do 98 poziomu. I jako, że mobki tam chyba nie rosną, jak dobrze pamiętam, przy 80 którymś już ich siła nie podnosi się i ciągle walczymy z tym samym, więc jak ja na przykład chciałem podbić, to trzeba było zrobić turnę po bossach wszystkich aktów. Jak się robiło turnę, to się gasiło grę i zrobiło się turnę drugi raz, tak? No, wiadomo, później były te Uberty, Stramy i tak dalej. Ale no to też nie robiło jakiejś turbo roboty. Tutaj mamy pierwszego większego bossa, czyli gnijącego trupa.
Dobra. Mam krótki miecz, który jest niezidentyfikowany. Okej. A, jest shift i możemy porównać to, co mamy. Tylko to jest takie, wiecie, chamskie porównanie. Nie ma oznaczeń jakichkolwiek, co jest lepsze, co jest gorsze. Więc to na pewno na minus. Zostało nam już parę potworów. Ja wiem, że można wydać grę po prostu wrzucać. Jeden potwór gdzieś mi został. Dwa siedem, ale są jakieś tam dodatki, więc weźmiemy. No i teraz szukaj tego zbłąkańca, obłąkańca. Weźmy chyba. Walnijmy potkę. Jest. A, dobra. Moje zadanie zostało wykonane. No, dla mnie to wygląda tak, jakbym po prostu się cofnął te parę lat. Wiadomo, że wtedy grafika też nie była doskonała, ale ten nostalgia swoje robi. Podoba mi się też w animacji to, że widać, że ten postać się tak startuje do tego biegu, tak? Nie tak jak było w tych starych diabłach, że ona po prostu szła i tyle, tak? Okej, quest mamy wyskończony. I tutaj kolejny mamy minus. Ja rozumiem, że to jest archaizm, to odnosi tej wytrzymałości, ale już można było z tego zrezygnować. No praktycznie w każdym tym naszym hack and slashu już mamy tą wytrzymałość olaną, tak nawet w trzecim Diable, który wiadomo jest trochę kontrowersyjnym diabłem. I miał średni start, no ale to też gra była overhyped strasznie, tak więc... Nie oceniałbym jej jakiś tam turbo źle. Jeżeli miał być szczery, grałem w dużo gorszych gier. Od razu chyba sobie weźmiemy, a nie weźmiemy sobie questa, bo musimy tutaj podlecieć. Udało mi się ociszyć blisko zła. I też na konsoli jest, że można przytrzymać klawisz i trzymając klawisz zamykamy questa. Trzymając klawisz można przerzucić na przykład, tak? Z jednego miejsca do drugiego. Nie trzeba tego przenosić za pomocą myszy. Ja wiem, ja rozumiem, to są po prostu... Miłego dnia! Użyte pewne elementy tak, żeby można było grać w tego diabła jak najwygodniej. Weźmy sobie od razu taką zbroję zarzućmy. I w konsolowym diablu, jak na przykład sobie otworzę inwentory jest na całym ekranie. Jak ktoś mnie atakuje, to na czerwono są krawędzie wtedy zaznaczone. Dobra, ja myślę, że tutaj nie ma co się... Moje zwiadowanie. Zbytnio tutaj rozkręcać. Pokazałem wam pierwszy quest. Wyglądał to całkiem nieźle. Zakończymy na razie. Pokażę wam na szybko po cięciu. Załóżmy Andariel z pierwszego aktu. Jak wygląda walka z nią. No i co? Podsumujemy sobie jak ten diabeł wygląda. Jakie widzę zagrożenia, jakie widzę wady. No bo trochę ich jest, ale widzimy się po cięciu. Okej, witajcie po cięciu. Czwarty poziom katakumbów. Katakumb, przepraszam. Trochę mnie dziwi, takie długie są czasy ładowania. Jeszcze jedna rzecz też mnie trochę zaskakuje, ale to wam pokażę później. Widzicie, potworki znane. Czyli to, co się kiedyś robiło, czyli... Przemalowywało się mopki. Pierścień się może przydać.
jest. Tutaj mamy pierścień, tak? Słaby. No dobra, zapraszam was do sali tronowej. Andariel. Dobra, czyli czary trujące latają po dzielnicy. No to najpierw chcę się troszeczkę rozliczyć z tymi tutaj mobkami dookoła, żeby później nie robić sobie problemu. Jest. Muszę się przypatrzeć modelowi Andariel. Teraz nie będę ją zdrowia. Dobra, zabiła mi tutaj towarzyszkę, ale już ona leży. Jeszcze nie mogę tego użyć. Toporek? Jeszcze nie mogę tego użyć. Dobra, teleportujemy się. Jak widzieliście, wygląda to dosyć nieźle. Ja tutaj sobie zrobię szybciutko. Że tak powiem, popchnę co mogę. Pozdrawiam cię. Ten pierścionek też. Całego ekwipunku nie naprawiam z jednego prostego względu. Jest wytrzymałość dobra, ale zużyłem wszystkie kule ognia tutaj i to teraz by mnie kosztowało 46 tysięcy. Stać mnie, ale zerowałbym sobie konto. Więc mija się to z celem. W aktualnej sytuacji. Zbiorę co się da. Nie mogę nieść nic więcej. Już? Mogłem pewnie w pasmo wkładać, no ale trudno. Topór, maczeta. Nic więcej. I to co w Diablo lubimy. Czyli tak zwany klasyczny przekładaniec. Się ilość pól bym miał, tylko nie mam jak. Tego polokować, bo niestety się nie da obracać. A szkoda. Dobrze ci widzieć. Topór śmierci. Wygląda nieźle. A, wskrześmy sobie tą. Masz 46 zbroje, tak? To jest 6. No to na pewno. Z rzeczy, które mi się nie podobają, i tu będę mówił o obu wersjach. W wersji konsolowej na przykład, jak wypadają itemy z jakiegoś mobka czy coś, to je wszystkie widzimy. Wszystkie nazwy wylatują i zasłaniają nam to, co jest dla nas najważniejsze w danej sytuacji, na przykład w trakcie walki. Czyli zasłaniają nam mobków. Te nazwy.
I jak na przykład dojedziemy do jakiegoś przedmiotu i chcemy użyć zwykłego ataku, no to postać będzie nam próbowała podnieść ten przedmiot, co no, powoduje trochę chaosu. Druga rzecz mi się nie podoba. Wejdę do Ludgoleu i tu będzie na chwilę takiego zatrzymania, tak? Widzicie? Zanim dogra te tekstury i tak dalej. Trochę to trwa. Ja wiem, ja tutaj jestem na zwykłym dysku, nie na SSD-ku, więc tu też możemy zrzucić winę na to, że to nie jest taki dysk, jaki być powinien, że teraz kto teraz wrzuca gry na zwykłe dyski. No jest masa ludzi, która wrzuca na zwykłe dyski. Ja bym też chciał zaznaczyć jedną rzecz, to jest gra, która ma ponad dwie dychy, tak? I ona ma problemy z działaniem. W sensie takie frizy, no to tam luz, tak? Przy samym mieście. Ale czytałem też po ludziach, że na przykład jak walczą, tak? Lądują gdzieś do teleportu, a przy teleporcie jest wróg. To ten wróg potrafi zadać duże obrażenia, zanim gra się odmrozi. A to już nie jest fajne. Bo kto by chciał tak grać? I mi się wydaje, że raczej nikt. Mogę teraz przejść do... Odpalając trochę wersję... Za mało many. Za mało many. Starą wersję, która tutaj można nawet powiedzieć, że jest specjalnie oszpecona, bo jest niezeskalowana i tak dalej, tak? Bo to wiadomo, że Diablo wyglądające w 2K, stare Diablo wyglądałoby tak, ale wydaje mi się, że chodziłoby trochę płynniej. Bo tu widzicie, że trochę tej płynności jest mniej, tak jakby. Więc można powiedzieć, takie podsumowanie zrobię małe. Cena gry, i to też jest moim zdaniem minus, że możemy kupić tylko wersję cyfrową. Wiadomo, że ja na przykład jestem fanem posiadania gier w pudełku, tak? Prosta sprawa, później nie wiem, na przykład chciałbym sobie ją odsprzedać, tak? Jeżeli to by była konsolowa wersja. Czy tam nawet po prostu mieć na półce, tak? No bo wiecie, no okej, okay, no mamy wersję te cyfrówki, okej, okay, to jest na twojej bibliotece cyfrowej, masz do tego dostęp, ale jednak pudełko to jest pudełko, tak? Ja jestem fanem pudełek, może zaraz tutaj ktoś mi napisze OK Boomer, że wiecie, staroświecki gość i tak dalej. Ja wolę mieć pewność, że coś mam, aczkolwiek no wiadomo, jak to jest z specyfikówkami na Steamie, to tak do końca nie jesteśmy właścicielami tego, co tam mamy, ale to już by było dywagacje na inny, że tak powiem, temat. Samo granie w tego diabła, no to jest granie w diabła, tak? Tutaj wiele się nie zmienia, jest to turbomiodne, tak jak było onegdaj. Grafika w nowych teksturach, z dodaniem nowych animacji, co moim zdaniem najważniejsze, nie niszczy klimatu gry, bo można zrobić remaster bardzo źle zrobiony, który rujnuje wszystko i daleko nie patrząc. Warcraft 3 jest tego moim zdaniem idealnym dowodem. Niedaleko, że tak powiem, szukając. Wtedy robota była skopana no, po całości. Także cena 180 zł. I czy bym kupił tą grę? Bym nie kupił tej gry w tej cenie. To no, jest pewne. Wiadomo, że na premierę ta gra będzie no naprawdę hulać i to będzie hulać wszędzie, tak? Na wszystkich naszych... wszyscy streamerzy, wszyscy będą łupać w diabła, no bo diabeł wrócił, tak? To jest taki overhype i taka jazda na sentymencie, że no głowa mała. Dużo ludzi kiwa nosem na tą wersję. Ja się im nie dziwię, bo pomijając to, że ta cena jest
No jest trochę szczapy, tak? 180 zł. Ja rozumiem, że to nie jest wartość pełnej gry, ale 180 zł za dobrze odgrzanego kotleta, no to jest trochę wysoka cena. I to mówię ja, co chciałem kupić Mass Effecta ulepszonego, tak? Gdzie tak naprawdę Mass Effect ulepszony to nic więcej jak dodanie parę teksturek, ale Mass Effect jest na tyle kultową grą i teraz na przykład na tej nowej generacji konsol jest... No teraz dopiero mam możliwość zagrać tą historię, tak? A jednak jest to kultowa rzecz. I Diabeł też jest kultowy, więc wcale nie mówię, że nie. Aczkolwiek jeżeli ja miałbym wybierać między Diabłem a Mass Effectem, chyba wybrałbym Mass Effecta za większą regrywalność, lepiej napisaną historię, no bo tutaj co mamy? Mamy po prostu bohaterów, którzy gonią Diabła, tak? A tam mamy taką Space Affairę, więc to też są totalnie różne klimaty. Nie ma co też tego jakoś mocno brać. Kamienny grobec, czy ja tutaj miałem iść? Salę umarłych pod suchymi wzgórzami. Czyli to musiał pójść dalej. Jakiego mnie tu żresz? Zaraz zginę. No właśnie. Umiera się tak samo. Tu się dużo nie zmieniło w tym temacie. Cóż mogę tutaj jeszcze więcej powiedzieć? Też wiadomo, jest teraz sytuacja taka, że sporo szamba wywaliło. Witaj. Na Blizzard ze względu na wydarzenia związane ze sprawą, którą Stan nałożył im odnośnie złego traktowania pracownic, odnośnie molestowania i tak dalej. To nie jest sympatyczna rzecz i też dużo osób zapatruje się, że te Diablo jest po prostu próbą jakiegokolwiek ocieplenia wizerunku w sytuacji, kiedy Shadowlands, czyli dodatek aktualny do WoWa, jest zły, w sytuacji, kiedy jest ten proces. No zaraz mnie zabiją drugi raz, no. Dobra, nie daj się. Dobra, champion leży. I dużo osób też ze względu na ten bojkot nie planuje kupować Diablo, tak? No i okej, no to jest wasza decyzja, ja to rozumiem. Ja pewnie zainteresuję się tym Diabłem w momencie, kiedy spadnie znacząco ze sceny, tak? Bo tak na dobrą sprawę, czy dodanie kilku tam lepszych tekstur zmienia wam grę? To jest chyba pytanie, na które powinniście sobie odpowiedzieć w momencie, kiedy zastanawiacie się nad tym, czy tego Diabła sobie kupić. Czy dodanie tekstur, poprawienie trochę animacji i tak dalej, czy to jest u was czynnik decydujący nad tym, żeby w tą grę grać, tak? Bo ja na przykład nie widzę problemu nad tym, żeby sobie zainstalować stare Diablo i sobie w te stare Diablo pograć. Wiadomo, efekt wizualny, tak, poprawione tekstury, poprawione rzeczy, to robi robotę, ale to jest efekt, który będziecie mieć na dosłownie chwilę. Bo tutaj zmieniać to się raczej nic nie zmieniło. To jest dalej to samo. I ja nie mówię, że to źle, bo to dobrze, że oni dużo tutaj nie zmienili, aczkolwiek jak ja bym tworzył ten remaster, poprawiłbym parę detali po prostu. Dociągnąłbym parę detali, żeby to działało sprawniej, działało lepiej i też nie było aż takim archaizmem dla gracza. Ja też wiem, że wielu graczy gra do tej pory w Diablo 2 w wersji normalnej i chwała im za to. I też pewnie widzicie, wchodząc tu, mam grę płynniejszą, a wchodząc tu, mam ją dużo mniej płynną. To też jest dziwne, no bo Diabeł, z tego co kojarzę, drugi chodził wszędzie tak samo. Tu mamy płynne 60. Co
tam mieliśmy duży skok pomiędzy 39, 40 do 50. To też jest trochę martwiące. Zabiją mnie, uciekaj. Dobra, udało się jakoś. Potrzebuję many. No tak. Problem z maną, to standard. Także podsumowując już tak totalnie ostatecznie. Gra się przyjemnie, ale to jest to samo. Ni mniej, ni więcej. Ja wiem, że teraz jest duża moda na te remastery. Też na minus właśnie te skoki tutaj. Tego klatkarzu, bo to jest stara gra, więc to powinno biegać jak głupie. Dodatkowo też ja na przykład, jeżeli chciałem zmienić rozdzielczość przy opcji pełny ekran, to aktualnie nie mogłem tego zrobić i miałem natywnie ustawione 4K ze względu na to, że mam taki ekran. Ale w 4K ta gra u mnie nie chodzi w pełnym 60 ramkach. Dlatego mając kartę GeForce GTX 1070 8-gigową, tak? Więc to też jest goddammit. Coś mi tutaj, że tak powiem, no nie odpowiada to. Gra przyjemna, no bo to Diablo. Tutaj jakieś lagi serwerów battle.netowych się odbyły. Mnie przeniosło. Ale to też są rzeczy, które mieliśmy wtedy, tak? Diablo jest dobre, bo jest dobre. Ale czy potrzebujemy Diablo z taką ilością wodotrysków, że aż sobie przybliżymy i widzimy normalnie postać, a tutaj... Jak grałem za dzieciaka w to, to dla mnie to wyglądało jak to. Ale to też wtedy wiadomo, no taka technologia. Gra się przyjemnie, gra się fajnie, ale jest trochę wad, jest trochę nie... Można by było to zrobić dużo lepiej. Bardziej to pooptymalizować. Dociągnąć kilka rzeczy. Nie mam tej many ciągle. Dobra. Pogadali, pobawili się. Mam nadzieję, że z tych moich trzykrotnych podsumowań wyciągniecie sobie jakieś konkluzje z tego, o co tutaj chodzi. I jeżeli ja miałbym wybierać wersję, to chyba bym poszedł w wersję konsolową ze względu na te ulepszenia, usprawnienia, których jest więcej niż tutaj. Bo tu tak naprawdę mamy tylko poprawioną grafikę i to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. I w następnym materiale widzimy się w Detroit, tak jak już było planowane. Także na razie, hej.